Mam przeciw tobie, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. To jest zarzut, który słyszy Kościół w Efezie. I kiedy słyszymy o tym odstąpieniu od pierwotnej miłości, o czym myślimy? Co jest tą naszą pierwotną miłością? O czym zapomniałem? Co zaniedbałem? Czego już nie ma w moim życiu duchowym, w mojej relacji do Chrystusa? Co mi spowszedniało? Dzisiaj Bóg wzywa nas do powrotu do tej pierwotnej miłości, tego pierwotnego doświadczenia, które nas kiedyś pociągnęło, które być może sprawiło, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że odważyliśmy się Bogu rzeczywiście zaufać.